Witam. Tutaj pan w 2017 roku na YouTubie prezentował program ShotCut, jak właśnie wyciąć fragmenty filmów, które nie potrzebujemy. Tylko że według jego opisu, jak ja zrobiłem, to okazało się, że te wycięte kawałki dalej szły, tylko że były ciemne na czarnym ekranie, no ale zajmowały dalej czas, prawda? Także na osi czasu normalnie występowały tylko jako plik, tylko że no było czarno-białe. Więc ja pokażę, jak to ja robię. Ta prezentacja tego pana, zaraz wyłączymy ją. Programem, jaki użyjemy do tej czynności, będzie ShotCut, czyli ShotCut. darmowy No program, dobrze. dosyć profesjonalny, posiadający dosyć sporo. Wyłączamy wideo tego pana. Włączamy program. I teraz tak, program się często uruchamia bez osi czasu. No i nie mamy tutaj narzędzi do ustawiania na przykład jakości rozdzielczości wideo. Więc najpierw wchodzimy w widok, uaktywniamy oś czasu. O, jest tutaj w menu kontekstowym oś czasu. Już się pojawiła w tej chwili oś czasu. I teraz jeszcze tutaj te narzędzia musimy uaktywnić, czyli też w widoku przechodzimy na eksportuj. O, i pojawiło się, prawda, tutaj wybór jakości wideo. Wybieramy, tak jak ten pan mówił, bo ja oglądałem cały ten jego filmik. O, tutaj H.264 high profil. O, ten. Dobrze. Tutaj wchodzimy w Adventure. I tak, tutaj już wszystko jest właśnie format, no tam możemy sobie wybrać właśnie jaki tam format, natomiast mamy tutaj ten, gdzież to mi uciekło, a jest format MP4, tak jest. Chodzi mi o audio, żeby właśnie wyłączyć audio, właśnie wygaszamy tutaj w zakładce audio i wygaszamy tutaj, znaczy zapalamy znacznik przy audio, prawda? Dobrze. Teraz ten pan pokazywał, że można było film przeciągnąć, prawda, na okno, natomiast w żadnym moim komputerze to nie działa, więc wczytuję film z menu tutaj, prawda, otwórz plik, pokazuję plik, który chcę wczytać, otwórz i plik się wczytuje. Teraz zatrzymuję, prawda, film i teraz musimy ten film przeciągnąć na oś czasu, czyli łapiemy lewym klawiszem myszki, cały czas trzymając, przeciągamy, prawda, tutaj na oś czasu i puszczamy. I on się tutaj wczytuje. I teraz tak, znacznik filmu jest tutaj, prawda, z prawej strony, więc w lewo przyciągamy go do miejsca, w którym ma się ten film zakończyć, czyli wyciąć pozostałe rzeczy, które nam są niepotrzebne. U mnie to jest w granicach 50 sekund, więc o, już właśnie się zbliżam, mam tu 59, czyli o, tutaj w tym miejscu mniej więcej zaznaczam. Przyciskam klawisz S na klawiaturze, tak jak ten pan mówił. Dobrze. I klawiszem możemy właśnie tutaj, nie tak jak ten pan mówił, del, tylko klawiszem, tutaj przyciskiem, symbolem nożyczek na pasku narzędzi, prawda? Ciach, i wycięło nam, prawda, ten niepotrzebny odcinek. Teraz wracamy do początku filmu. I teraz z kolei cofamy do miejsca, w którym się ma zaczynać film, bo tutaj nam kawałek jest niepotrzebny, to też w granicach 50 sekund. Jeszcze troszkę dalej, jeszcze troszkę dalej przyciągamy, jeszcze troszkę. O, już tutaj biały samochód zaraz taki będzie. Jest, dobrze, to tutaj w tym miejscu zostawiamy i znowu teraz zaznaczamy klawiszem S. I teraz, prawda, klikamy z lewej strony, bo chcemy z lewej strony, prawda, od początku wyciąć, czyli tutaj klikamy na lewą stronę, zaznaczyło nam się tutaj na czerwono i teraz znowu klikamy na pasek narzędzi tutaj, gdzie są nożyczki. Ciach. Dobrze. I ten już filmik, który nam został, zapisujemy. A zapisujemy, klikamy tutaj na eksportuj plik i pokazujemy, gdzie on tam ma napisać. U mnie jest tam wideo droga 2.
Więc sobie też tak nazwę ten plik. Droga 2. Proszę bardzo, droga 2. Zapisz. I tutaj już, prawda, w prawym oknie u góry idzie postęp procentowy. W tej chwili 15%, prawda? Dobrze, chwilkę czekamy, zaraz włączę znowu. Już zaraz skończę, już jest 99%, także wszystko zależy, to już proces zakończony. Więc tutaj z tego okienka mogę sobie to już usunąć, bo już mi to niepotrzebne. Mogę odczytać też z tego okienka, gdybym chciał, pokaż w folderze, ale ja już sobie tutaj z tego okienka z historii sobie usunę to. Zamknę program, bo mi już jest niepotrzebny. Projekt został zmodyfikowany, czy zapisy zmiany? Nie zapisuję nic, prawda, wyłączam. Przechodzę teraz do właśnie tam, gdzie mam ten plik zapisany, czyli w wideo. Droga 2. Jest filmik i otwarzamy, zobaczymy jak to się otworzy. Super, już bez dźwięku. O, proszę, zaraz wyrzekę. Na czołóweczkę zaraz będzie mi to wychodzi. O, już jak ładnie wychodzi na czołóweczkę. Musiałem uskoczyć. Dobrze. No to i to by było na tyle. Dziękuję.